Leila, pojedziesz z panem? Chodź. Nie, Stefan za duży jesteś. Stefan za duży jesteś. Przebyjcie tego. Dobra, Leila, pojedziesz z panem. Słuchajcie, witam dnia kolejnego. Ja już jestem w Polonii. Przywiozłem sos do pizzy, mąkę żytnią i inne tam takie jakieś drobnice z domu. Także teraz się napiję sody. Jest roz, przygotowuję sobie śniadanko z naszych mango tutaj, które rosną gdzieś na placu. O, to jest jeden z sosów. Ja mam jeszcze dużo większy słój w domu, a tu nie chcę lodówki zawalać i ciężko było przywieźć. Dobra, jakaś woda z lodem dla Leili. Ja swoje zaczynam robić. Słuchajcie, dzisiaj jeszcze będzie robiona pierwsza pizza tutaj w Polonii, testowa. Tak więc zapraszam do obejrzenia i posmakowania razem z nami w tym piecu. O, lunch. Lunch time. Finished mango. Mango. This is a fruit seasonal in Cambodia. Yeah. So sezonowa. It's time for mango. Yeah, I know. Okay. Sros mi dokarmia zakwas. Marcin przywiózł od Chińczyka jakieś, no nie jakieś, tylko paczki. I trzeba zaraz zrobić unboxing. I wam pokażę, co przyszło. Polska pewnie. Nie, chyba nie. Koskow. Cherry liquor. No prawdziwy dobra. Smak owoców, tak jest dobra. Napisane. To wziąłem trzy takie flaszki, bo możemy je nie częstować gości na przykład po posiłku albo coś. I tu jeszcze są kilka butelek innych. Cherry, cherry lady. I co jeszcze? Kilka butelek innych. Absynt jest? Tak, wiem absynt. O, pięknie. Cherry, cherry lady. To jest bezalkoholowe, ale to jest coś, co do mnie kupowałem. A to? Kaszasa. A to nie. Żeby zrobić kajpirinę, bardzo fajny drink, prosty. No jest parę rzeczy. O, przyszły te. Zobacz, jak będziemy mieli bardziej nobliwych gości, aha, to mamy też brandy. Tak? VSOP, no, taka wiesz. Ja się nie znam, Marcin, na tym. Wyższej półki, to przyszły te. Tak, czajniki. Kurde, zaraz to spadnie. Dobra, poczekaj, zaraz ci to pokażę. Dobra, so one unboxing. One is for us, one we keep it. And for sale or for backup. And this box, please open. And this, we need to start like just put water and boil the water for nothing. No, first time for nothing. Just to boil it. Here. Oh. Zagubione. Nie, tak, bo w sumie było kubków 12 bodajże, albo 16, coś takiego, nie? Nawet te kubki też możemy na sprzedaż wystawić. One były mega tanio. Słuchaj, co chciałem powiedzieć? Nie wiem. Że ja zaraz zajrzę w system, a ty zapisuj sobie wszystko, co wydajesz. Zapisuj. Fakturę mam VAT-owską. O, a ja wczoraj byłem w sklepie i kupiłem nam takich szpargałów trochę. Gdzie to jest? O, to one już zabrały. Where is the... Czy ktoś... I put some plastic. O, tutaj. Tutaj, gdzie to jest? So, where is the I bought last night? I put it here. Yeah. I bought some few. Oh, it's here. Okay. Patrz. To jest forma do pizzy z dziurkami. Ja takie dwie w Chinach zamówiłem, nawet lepsze, bo tutaj jakby tych dziurek po bokach brakuje. Ale jakby dziewczyny robiły pizzę, to już się nie pomylą z size'em, ze wszystkim i to się dużo lepiej, nie przykleja się, nie wywali się na szamot i tak dalej, nie? Coś takiego. Konewka do podlewania górnych kwiatów. Mega tania była. Akurat. Konewka. Takie dwie, to się odkłada chleb zrobiony z pieca, żeby on od spodu też miał ten, nie? Takie dwie krateczki, bo dzisiaj będę piekł chleb. Jedna solniczka.
To znaczy pieprzniczka, bo my solniczki mamy. Mogę wziąć jeszcze jedno. Kakao. Jest jeszcze jedno. To dobrze. Kakao. To tak. Jest, Marcinie, jeszcze jedno. Proszę. Tylko ja do jednej będziemy musieli właśnie kakao wsypać. No dobra. Te na podawanie frytek. Wiesz, że to jest kakao, nie słodkie, gorzkie. No wiem. To jest dlaczego? Do podawania frytek podajesz. Tym się frytki podaje w knajpach. Na talerzyku. Na talerzyku i to dajesz, no. To jest, nie wiem, bo też kupiłem jako polewa ewentualna. No to tak do wypróbowania, bo to jest tego najwyżej dżunku sobie tam z innymi dziennikami kluzuje. Jeden porządny, bo mamy takieś tam, wiesz, te... Radełko. No. Jeden porządny, bo jeden porządny to musi nie być. Porządny. To nie porządny. Dobra, najdroższy jaki był w sklepie. Ale dobra. Taki lamerski. Dobrze. Takim babcia otwierał. No to ty pojedź i kup nie lamerski, nie ma problemu, Marcin. I wiadomo, że ten zawsze będzie ginął i go nie będzie, a pod ręką trzeba będzie otwierać. Takie jest prawidłowe. To jest otwierać lubinę. Dobrze, tylko te się będą łamać natychmiast, bo znam to. Będą, nie będą. Dobrze. Ten taki właśnie design. No, to by było na tyle. Gdzie faktury trzymamy? Ja nie wiem faktury. Ty se notuj w zeszyciku i później się rozliczamy. My tych faktur nie potrzebujemy. Chyba, że chcesz, to ja włożyłem tamte tam do dokumentów. Słuchajcie, tu jest zakwas. Tu jest mozzarella. Tu jest mąka na podsypkę, ją trzeba przesiać. To jest zbyt krochmalona. I działamy. No, słuchajcie, mamy zakwas, mąka, woda i takie pierwsze... Kto to tak przestawił? No? To będzie najwolniejszy. O! To ma być na najwolniejszy. Wiesz, Marcinek, manipulowałeś coś pewnie. Tak jak przy mojej kolownicy. Manipulować. No. Tak. Ja przyszedł się pobawić. Słuchajcie, w międzyczasie przyjechał z warsztatu. Ten motor po kapitalce jednak nie chodzi tak jak trzeba, więc jeszcze raz będą sprawdzać. I na razie zrobili tego amortyzatory, więc będę jeździł tym. Dobra, póki nie przyjdzie stolnica z Chin, to mam tu jedyny twardy stół, więc on musi być bezwzględnie czysty, bo będę robił pizzę. Jako że nie mam stolnicy, jeszcze stanowisko nie jest gotowe. Na razie to w takich powijakach, tutaj do podsypki, tutaj mam kulę, niech ona sobie, bo ona była kula mrożona, bo kulę się mrozi, żebyście mi znowu nie powiedzieli, że pizza z mrożonki, bo tak się pizzę robi fachowo, mrozi się kulę. A tu trochę odpoczął, jeszcze niech trochę pochodzi i go zostawiam, te ciasto na godzinę, niech sobie odpocznie, niech się wszystko połączy, składniki jak trzeba, niech się aktywuje troszeczkę i później znowu pojedziemy z tematem i później już będzie można formować. Ono już się fajnie ciągnie. Nie rwie się. Ciasto nie może się rwać, musi się ciągnąć. Czapka to nie tu jest miejsce na czapki wełniane, w ogóle to nie jest, zimy nie ma przecież. A to musi pójść na ogień, bo to jest do podlewania kwiatów górnych, żeby nie zalać tutaj stołu na przykład. To tu powinno stać gdzieś tu, o. Stać, nie stoi, ale nie będzie. Srejde przyjechała. Przywiozła. Co jest? For Leila. Oh. Oh. And but can I go outside, Claude? I get food for Stefan, water Stefan, I put water from Claude, I come here. Oh, good. Good job. One tap? And I said, thank you, Leila. Don't say thank you, mommy. Mommy brings you for Leila. Kula nabiera mocy, ale niech sobie jeszcze ponabiera tej mocy. Bo na razie tak, wiecie, troszeczkę amatorsko, a będzie lepiej. Krzychu, przyszedł, pierwsze dwie korony sprzedałem. Przyszedł z jakimś Polakiem, nie wiem, czy ten Polak się nagrywa, więc na razie tam nie nagrywam.
będę chleb robił. I dla próby zrobimy jedno w takim garku. On ma dobrą przykrywkę, to można będzie, będzie sobie mógł rosnąć. Żaroodporne szkło. Jedno w takim naczyniu, to jest zamykane. Tu niby w ogóle papierem się nie powinno wykładać. A tu uformuję sobie w tych foremkach i zrobimy bez w ogóle blachu, te dwa bochenki. Tylko uformuję w ten sposób. W tych formach. Słuchajcie. A łyżkę taką z dziurami mamy, żeby pierogi wyjąć? Mamy. Tam widziałem, są łyżki, Marcin. Muszę tak sobie pochodzić, popatrzeć. Są łyżki, bo ja ją używałem nawet. Klienci przyszli przed otwarciem, gdzie, no ale przyjęli. Tu jest mój pierwszy chleb na zakwasie. On już jest posypany mąką, zaraz będzie jeszcze pocięty lekko, tylko przecięty, gdzie trzeba. Ten drugi, zobaczcie, jak ładnie wyrośnie. To jest bardzo duże hydro. Ciasto jest lejące, bez formy nie da rady. Oczywiście wszystko jest z przykrywkami będzie, żeby było bardziej mokre takie. Tak nie wyparowało to później. A Marcin robi pierogi. Pierogi z mięsem. Dodam. Mamy nadzieję, że z mięsem. Nie, to serio ze mną robiła te pierogi. Ty robiłeś farsz. To będą dobre. A maszyna zrobiła ciasto, a dziewczyny oglądają, patrzą się i uczą. Teraz mówiłem, żeby to lekko olejem wymazać. Bo wtedy olej wyschnie. I this hand also, all. Jak olej wyschnie i się napije łyżka oleju, on wyschnie, nie będzie brudził, to łyżka nie będzie piła wody, nie będzie gniła, dłużej wytrzyma i w ogóle wszystko będzie lepiej. To ja robię, tutaj widzicie w takiej brytwance jeden chleb, on będzie rósł teraz dopiero, i tu drugi, on też dopiero będzie rósł. No i Marcin przygotował. Pierwsze dania, Marcin, historyczna sprawa. No, poprosiłem dziewczyny, żeby wałek mi olejem wyoliwiły, bo on wypije i nowy wałek to nie pije później wody, to samo. Ale tu bez wałeczka pięknie ułożyłem, pięknie. Mówię tak, po długim czasie to może się przyda. Jest bez wałeczka i robimy. Słuchajcie, i to zaraz wejdzie do piekła. To wejdzie do piekła. Dobra, także tu proszę, proszę mi help. Dobra, dziękuję. O, piec rozgrzany do 400 stopni. Jedziemy. Dobra, moment, pizka pięknie. Marcin! Zobaczcie, jak idzie do góry pięknie. To jest pizza prezesa. No, pierwsza pizka po długim czasie. I naprawdę wszystko jest ok. Spód też jest w porządku. O, a długo nie robiłem. Zobaczcie. Spód. O, tak jak trzeba. O. Dobra, ja biorę sobie najmniejszy kawałek. Tutaj. Ludzie jadą, 4 osoby. Trzeba posprzątać. Jeszcze widzicie, jeszcze nie otwarte, a już zarabiamy. Pierwszy rachunek 46,5 dolara. Także dwa razy pierogi z jedzenia, wam mówię. No, dwie paczki Heroesów, ogórki, wódka, raz wódka na karawki, raz wódka na szoty, Coca-Cola razy 2, piwo Corona razy 5. Tak wyszło. Srejlek kelnerkuje. I jeszcze ekipa na motorach przyjechała. Dziewczyny, chłopaki, ale ja mówię, że no już nie, bo jest jeszcze nie otwarte. Jeszcze sam jestem teraz i tak dalej, nie? Także dobrze jest. I to mówią, że nasi sąsiedzi, mówią, będziemy przyjeżdżać, ale no dzisiaj mówią jakieś koktajle tego, ja mówię, no koktajli to nie zrobię i dzisiaj jeszcze nie, ale dobrze to świadczy. Stryja jedzie do domu, więc zostaje sam. Trzeba bramę przymknąć i pogasić szyldy, bo faktycznie ludzie się będą zjeżdżać. Chleb sobie rośnie, porównajcie ile wcześniej, jeszcze niech podrośnie, ale już
Prawie, no on nie może przekroczyć mi tego, nie? No i ten też już powoli będzie z garka wyłaził, nie? Niestety nie mogę pod tym przykryciem pies, bo tam jest jeszcze taka gumowa uszczelka. To jest ta rączka, nie wiadomo, to może nie wytrzymać. Nie chciałbym jakiegoś boom mieć to na piecu. Także chleb sobie rośnie. Tutaj. Elegancko. I tu też rośnie. Elegancko. A tutaj jeszcze raz mój chleb. On nie jest najlepszy, ale nie jest najgorszy. To jest jeszcze z pierwszego rzutu. Tym razem robię na zakwasie. To jest jeszcze co innego, bo to był drożdżowa drożdża. Ale ten będzie już taki mocno dopracowany. Choć mam jeszcze na zakwasie tam porobione, też nie były złe. Ale zobaczymy efekty tych. To już takie mają być, że tak powiem, reprezentacyjne. Ale tu chleb też jest całkowicie ok. Zwykły chleb na drożdżach. No, a tak się prezentuje z daleka. Tutaj mamy takie ozdoby, jak lampy naftowe. Oczywiście one są na baterię, na żarówkę. Żywego ognia nie chcemy, ale ładnie to wygląda. Jest taki bardziej pomarańczowy niż wy widzicie w video teraz, nagrywając wideo. Półeczka podświetlona. Jako że na zdjęciach wygląda to dużo lepiej, bo kamera troszeczkę tutaj gubi się pośród tego oświetlenia. A ja osobiście, jak tylko zakończy się tutaj otwieranie, próbowanie, bo ja muszę próbować pizzę, chleb i tak dalej, pierogi, inne potrawy. Marcin to już się od tego wymiguje całkowicie, szczególnie jeżeli nie są to keto. No i wtedy, czy tam mówię węglowodanowe, i wtedy wchodzę ja w bardzo niskowęglowodanową dietę, jakieś okna żywieniowe, może jakaś głodóweczka. Także już niedługo będziemy schodzić z tego, że tak powiem, drugiego podbródka i spuchniętego ryja, nie? Słuchajcie, jednak zrobię to pod przykryciem. Widzicie, to rozkręciłem i tam była taka gumeczka, o to, zabezpieczająca i ona by się stopiła. Mam nadzieję, że 220-240 stopni to ten garnek ta szybka wytrzymał przecież w przygotowaniu. Też by tak było. Także skręcam to bez tej gumeczki, bo no, przydaje się, ale nie w tym wypadku. Tą rączkę przykręcę teraz, gałkę i działamy. Jak pamiętacie, tam była 1/3 garnka, a już wychodzi mi z tego garnka. Tu też bardzo ładnie urosło. Można wstawiać. Piekarnik rozgrzany, to urosło 2,5 raza gdzieś. No i jeszcze urośnie, jak będziemy piekli. Piekarnik się nagrzewa. Mamy 240 u góry, 250 na dole. To są tylko takie przybliżone, bym powiedział, bo trzeba tak naprawdę wyczuć swój własny piec, bo tam, gdzie są czujniki temperatury, tam jest taka temperatura, ale nie we wszystkich miejscach na piecu pewnie takowa jest. Generalnie to bym jeszcze skórkę zwilżył wodą, ale taki spryskiwacz mam chyba w domu. Tu nie mam, a do pieca nie jest doprowadzona woda, a jest funkcja takiego spryskiwania. No jak nie ma, to nie ma. Może gdzieś tam leży taki spryskiwacz, bo może go przywiozłem, może go kupiliśmy, nie wiem. Chyba kupiliśmy nawet. W domu to na pewno miałem. Co tam, obcy się kręci? No to ludzie. Dobrze, miejmy nadzieję, że to wytrzyma. Pozbyłem się tej gumowej części. Słuchajcie, dosłownie zabrakło centymetra, żeby to włożyć. To znaczy, żeby włożyć przez ten otwór tutaj. Ja mógłbym tam więcej jest później przestrzeni ciut, ale nie chcę, żeby już ta główka była tak nagrzewana, żeby ta szybka nie pękła. Nie wiem, co zrobić. Próbujemy czy nie? Jeszcze, bo mógłbym to założyć ewentualnie. Spróbujemy. W tym chlebie znowu boję się, że mi to jakby urośnie i się, że tak powiem, przestanie rosnąć, nie? Robimy tak, bez tych pokrywek. To już jest tak wysoko, że to zaraz będzie wyskakiwać. I ta będzie... To, no, trzeba mniej wsadu dawać, a myślałem, że za mało dałem, że to tak słabo powie.
A to jednak czas trzeba poczekać i zakwas idzie. Słuchajcie, ja cały ogród teraz podlałem. Cały. Wszystko tu. I po tamtej stronie. Trzeba chleb wyłączyć. Pięknie wyrosł. W stosunku do tego, co żem położył. Tu już by też. No jeszcze teraz nie mam sobie tam w tym garze, w tym się ochłodzi, nie? Ale ile jakiego gekona tam przyłapała. A ja już piec zamknąłem i otworzyłem drzwiczki i to się tam dochodzi, że tak powiem. I zaraz, no jakieś 20 minut to będę ten chleb wyciągał i na kratki położę, żeby sobie odpoczął. Tak to się prezentuje w piecu. Zobaczcie, jak mało wsadu było, a jak to urosło. Na razie kratki sobie tak ustawiłem, następnym razem sobie to zmodyfikuję, będą inne, ale kupiłem kratki, nie było takich dużych z nóżkami, były takie okrągłe, małe pod garnek, a jakby były takie z nóżkami, to trzeba będzie kupić albo sobie właśnie zrobić taką prowizorkę. To też działa. Aż mi się niewygodnie nagrywa, bo jedną rękę, ale jaką pięknie chrupiącą. Dobra. Zobaczcie, jak to w przekroju wygląda. O, ale to za duże bochenki są. Ja mam nadzieję, że ten wyjdzie lepiej z tego, z tej foremki, go zaraz będę wyciągał. Ten to za wielki. Jeszcze bez lampy to lepiej tą perforację widać. No, piękny chleb. Takie pajdy to ja rozumiem. No, ale chleb za wielki sam w sobie. Dobrze, Marcin tutaj taki nóż porządny przyniósł. To chrupało, jak go wyciągałem, jak go przecinałem. No i zaraz tego będę obrabiał. O, do światła go przytrzymam trochę. Widzicie? Chleb. Dobra, czas się zająć następnym. No, ciekawe, co na to Magdalena powie. No, teraz pani Magdaleno von Mumin. Co pani powie na to? Tu jest... Tu widzicie, się odznacza, jak był papier do pieczenia, bo ja jeszcze nie ufałem tej foremce, bo to się nie ufa z reguły. Ale piękny chlebek na zakwasie wyszedł. Także trzeba dokupić foremek i będę w takiej formie to robił, bo no to chyba najlepiej się sprawdza, bo mamy kształt, później tniemy na kanapki. Jak nawet pajda chleba ze smalcem będziemy sprzedawać, no to będzie takie równomierne, nie? Piękne. No, trzeba papierem też wykładać, bo to wtedy lepiej się robi. Ale jest elegancki. Duże hydro było w cieście. Słuchajcie, ja skończyłem swojego life'a tutaj. Znaczy wszystkie obowiązki też, chleby, popiekłem i tak dalej. I jedziemy do domu. Słuchajcie, ja skończyłem swoje wszystkie obowiązki tutaj. Między innymi upiekłem chleb. Leila już wyczuwa, jedziemy do domu, nie? Dobra, no jest spokojnie, jedziemy zaraz. Pan cię nie zostawi. No już. Dobra, wracamy. Witam w dniu kolejnym. Krzychu idzie w trasę. Dobra, zamknij za sobą bramę teraz, dobra? Dzięki. My jedziemy na imprezę urodzinową. Z czyjej winy i przyczyny raz do roku urodziny. Po drodze muszę kupić jakiś prezent. No i dzisiaj jest jakieś tam otwarcie w Polonii. Strayle Lux. Very beautiful. Thank you. My jedziemy, dla psów zostawiamy dużą kostkę lodu. No. Dobra, Strayle jedzie swoim, ja jadę swoim. Dobra, Strayle zamknęła. Jedziemy. Zajechaliśmy do Anchor Marketu kupić prezent jeszcze, a ja tutaj zaraz pójdę do drukarni. Trzeba iść na górę, ale to dobrze, bo sobie kupię solniczki jeszcze do nas, do Polonii. Miałem kupić sobie dwie już. Pieprzniczki, solniczki, nie wiem, zwał jak zwał. Czyli co kupujemy? Zestaw lalkowy. Queen. O, Queen, dobra, okej. Okay. I jeszcze po takim telefonie dla innych dziewczynek, dla ich sióstr, no bo żeby też coś dostały.
mniejsze, ale żeby dostały i dla Dżunku, no bo też tam będzie, tak, z dzieciaków. Mam nadzieję, że już innych dzieci nie będzie, bo wtedy mamy problem. Nie jedzie, oszczędzają na prądzie. Zakupy zrobione, część do Polonii, część do na tą imprezę. I ponad 65 dolka. A człowiek ledwo wyszedł z domu. Słuchajcie, my byliśmy na imprezie, ale że to z dziećmi impreza, to ja nic nie nagrywałem, tam wszystkich nie znałem. Marcin coś nagrał, sobie możecie zobaczyć. Byłem teraz w drukarni i odebrałem menu. O, o, proste menu. Słuchajcie, jeszcze na market po warzywa i szybko wracam do Polonii. Dobra, także dziewczyny, jedna Stros pojechała po zakupy warzywa. Sreja uzupełniła keczupy, tutaj kule mocy, tutaj bigosy, żurki i coś tam jeszcze, barsz. Tutaj peperoni, tam kiełba, jeszcze zapakowana, tu mam semolinę, tam mam chleb, mam nadzieję, że już go ktoś ruszył i już nie jest zamknięty pewnie jak trzeba. Dobra, to jest chleb. Charita będzie robić pieprz. Znaczy pieprz do pieprzniczek, musi go zmielić. I myślę, że już powoli będziemy w domu. Tak jak mówiłem, Charita jeszcze nie używa takiego młynka, no to sobie pokażę. Mam młynek do pieprzu, osobny do kawy oczywiście, żeby nie mieszać tego takich spraw, nie? Dobra, bo już ktoś do mnie dzwoni. Dobra, Marcin instaluje kegla. Kurczę, to jest historyczne chwile są. Się dzieją, się. Najlepsze w tym wszystkim jest to, żeśmy o tym rozmawiali. Spodziewaliśmy się tego, że przed otwarciem będziemy wymieniali przynajmniej ze dwa razy cały zestaw beczek piwa. A tak się nie bo stało. Bo same wypijemy. A tak się nie stało. Przyjechały, tak. To dopiero pierwsze podłączamy teraz. Tak, to nie wolno. Piwo to nie jest. Marcin pojechał, bo się spieszył. Także ja jestem jedyny tu na otwarciu. Może później przyjedzie, ale kegelek już odpalony. Pierwsze piwko lejemy. Aż kurwa. Restaurator. Australia trenuje, jak przyrządzić sałatkę. Salat. Jak wygląda sałatka. O. Dobrze. Australia Cooking TV. Tak przyrządzamy i podajemy sałatkę. Z oliwą, virgin oil. Słuchajcie, tam jakiś typ się kręci mi pod bramką, ale jeszcze wam pokażę kartę dań, jadłospis. Tak jest to zrobione. O. O, przyszedł, jakiś typ się kręcił mi pod bramką. Jestem. Dobry. Więc jestem. Dobry, dobry, dobry. Witam, dzień dobry. Dobry, dobry. Hello, hello. How are you? I'm okay, I'm fine. Co tam? Wódkę polać? Nie. Hello, hello, sir. To co? Ja jeszcze nie spałem. First vodka free for you. Nie. Wyłączę kamerę. Szatanie. Darmo dam. Nie. Nawet ci dam troszkę więcej za darmo. A za darmo jeszcze? Tak, jeszcze ci dopłacę. No to chcesz? Tak, świat do góry. Dam ci $100, jak wypijesz teraz pół litra. Coś. $200. Nawet za kieliszkę bym nie wypił za $200. Tak? To kieliszek to ja bym wypił. Nie. Ja powiedziałem, że flaszkę zrobię za $1000, ale i to Belvedera. Niestety, ta aleja przyjemności dla mnie się skończyła. O, będę miał miniaturkę. Krzyku był zwiedzać górę, weszliśmy przez wieżę. A zejdziemy kuchnią, taka zmyłka. Da. O. Co tam, Krzychu? Sina, chyba dobre humory po wczorajszym live'iku, nie? Bardzo dobre, bardzo dobrze, no. Trzeba coś zjeść. Czekaj na razie, bo mi się... Co? Załoga jeszcze nie doszkolona, a ja będę musiał... No to ty będziesz robił. Ale poczekaj, bo tak, kiełbasę ty masz u siebie. Pierogi masz no u siebie, bigos trzeba, masz. No dobra. Ale... Zasady. Później. Czekaj, wyluzuj. Chcecie się jeść tak między nami? Tak między nami. Tak bardzo nie, no, no, daj spokój, sodę się napij. No to jedna soda jeszcze, proszę.
podlewanie. Przyjechali kolejni goście, tak zwane kolektywne muminki, czyli włóczyki w Azji wraz z małżonką Magdaleną i Filip w Azji, który planuje podróż do Japonii. Dajcie suba. Jest i Krzysztof. Teraz będziemy wyjaśniać parę spraw. Są pewni nieobecni. Jest paru nieobecnych. To my sobie pogadamy. Dobra, poczekajcie, bo ja dopiero tutaj muszę jeszcze... O. Yes, please start the light. Yes, okay. Okay. No już w miarę idzie. Niech mi trochę tej piany zejdzie, zrobimy już jeszcze dodanie i dla tego dżentelmena postawimy. Zimniutkę. Poczekaj, jeszcze ci doleję. Niech ona jeszcze tak daje minutę, zejdzie. Ale ja się na tym nie znam, więc nie chcę regulować. Może mam za dużo gazu. A posmakuję, dobra? Posmakuj sobie. A ja ci jeszcze dolewkę zrobię, daj. Tu się należy trochę mało gazu jeszcze. A gdzie się gaz reguluje? Tu na butli, nie? No, na butli. To poczekaj, to... Tu? No. Czy tu? Nie, tu masz ciśnienie. Tu. Aha. Na pewno jesteś, że dobrze robisz? Wiesz, co robisz? No. Dobra, dziękuję. Podajemy pierogi. Dobra, robimy muminki. Przyszły kiełbachy zamówiły. Mój chleb to jest na zakwasie pszenno-żytni. Zobaczymy, jak to Magda skrytykuje pewnie, ale to jest mój chleb. Proszę. Dla Krzycha z niestandardowej kromki to jeszcze będzie się, no może dosolić, dopieprzyć, ale ja tu mam taki chleb kwadratowy i tamte standardy będą takie, a tu na razie jest dla Krzycha, także widzicie. Jeszcze dla Filipa frytki trzeba zrobić. To też pierwszy raz będą robione tutaj. We make French fries. French fries. Ludzi się zjeżdża, spodziewam się kolejnych, a Marcina nie ma. A jeszcze Lechu. O. A Marciny nie ma. Wspólniku, przyjedź, pomóż. Pierwszy dzień otwarcia. Zaraz będziemy podawać frytki. Ja frytki, bo są z zamrażalnika, osuszam leciutko i później idą do głębokiego oleju. Później podajemy w ten sposób, w takim koszyczku. Jakby ktoś widział gdzieś Marcina, to proszę mu dać znać. Jeszcze soki podajemy, piwa nalewamy w międzyczasie, alkohole. Spisujemy wszystko, żeby się tu zjawił, bo ja się nie wyrabiam. Dobra, słuchajcie, ja mam do podania kolejne pierogi. Już nie będę nagrywał, bo mój telefon będzie służył teraz do puszczenia muzyki. Człowiek. Ludzie, co niektórzy już jadą, a Filip dzisiaj do mnie przyjeżdża i robimy live'a. Czyli ten live już był, możecie go zobaczyć później. Znaczy już, będzie na moim kanale. No i dziś w kasie 60 dolka. Bez żadnych, tak jak mówię, zapowiedzi, a wręcz niektórym znajomym mówiliśmy, żeby lepiej przyjechali jutro, bo nie chcemy naraz mieć takich, kurczę, najazdów. No Marcin przyjechał, ja żebym po niego dzwonił, ale zapomniałem, że on ma tą podagrę teraz i nadciśnienie, że mnie potrzebnie chłopa ciągnął. Ja po prostu się bałem, że jakby jeszcze jakiś stolik przyjechał, to już bym sobie rady nie dawał, bo tak to jest na oparach dałem radę. Dobrze, słuchajcie, ja tu jeszcze posiedzę. I będę się też zawijał. Strzelę mi wysłała tylko wiadomość, że Leila, jak przyjechała, to Leila była na zewnątrz z Lakim, a Stefan w środku. Czyli Leila gdzieś się wydostała, przy bramce widocznie, tam jest taka przerwa, jakoś się tam przecisnęła i chciała do nas dołączyć, ale no my już byliśmy daleko, więc została tam, no, u sąsiadów, przy drodze sobie latała z Lakim. No. Dobra, niech to dziewczyny zgarną. To jest do wylania. No i dobra, dziewczyny powoli zamykają, a widzicie, pani przychodzi z córką do pracy w weekendy, chyba tak zauważyłem, czy nie wiem, ale ta córka sobie pójdzie gdzieś do góry, do pokoju, praktycznie przez cały dzień nie widzę i nie jest przeszkadzająca, nie ma dla mnie problemu żadnego, dla Marcina też nie, to nie jest taka jak niektóre dzieci, nieważne, dobra, wsiadam, jadę, akumulator był rozładowany, nie dający się do naładowania, więc kupiłem nowy akumulator.
zrobione obydwa, ale w tym jest taki dziwny dźwięk. On mówi, że ten dziwny dźwięk przy zapalaniu, tak jak dzwonek by dzwonił, on mówi, że to w ogóle nie ma znaczenia i to nie jest nic zepsutego, ale może to za $6 naprawić. Ja mówię, naprawisz, a noze mi zrobili, ale to co była po kapitalce, ale ją cały czas testują, żeby nie było tam czegoś. No powiedzmy, że jesteśmy już wyprostowani z motorkami. No, nie mów hop, dopóki nie przeskoczysz, a jutro też jest dzień. Jadę, bo mam dzisiaj live z Filipem, jeszcze o 24 zaczynamy w nocy. Po drodze jeszcze zgrzewka sody zakupiłem w sklepiku. Po drodze. Dobra, widzimy się w chacie. O, zostałem właśnie przywitany przez trójkę tutaj. Istrydy. Hello! Słuchajcie, to nie było takie proste, bo ona uciekła, wręcz za nami pobiegła. Jak pojechaliśmy na te urodziny, tędy trzeba będzie to zastawiać, no bo to jest jedyne wyjście. Tutaj jest taka dosyć duża szpara, ona się mogła przecisnąć. Stefan to nie. Leila się przecisnęła i to było dalej niż ja sodę kupuję. To jest taki, można powiedzieć, no kilometr około w uliczkach. No Leila, akcja poszukiwawcza by była. Dobrze, że cię pani po drodze jak wracała, by się uważyła. No. Trzeba będzie to zostawiać tutaj, bo to jest dosyć spore. Się przecisnęła, a my we dwójkę pojechaliśmy na motorach pewnie, bo na zawsze tutaj jak ja jadę, gdzieś tam Israelem mówi tego, no i się docisnęła. Trzeba ją utuczyć, żeby nie mogła przechodzić przez to. Dobra. Dobrze, to ja dojechałem, no tak jak mówię, tam w restauracji to na miękko zaczynamy. Nie było żadnych zaproszeń, tylko znajomi znajomych. Jutro jakieś tam małe ogłoszenie będzie, ale to bez jakichś tam większego nagłaśniania. Z tego względu, żebyśmy nie mieli takiej akcji dużo osób naraz, nie? Powoli, powoli będziemy sukcesywnie klientów zbierać. No już, już. Dobra, dobra. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, takim przedłużonym, bo nadrobiłem jeden dzień, dzięki temu już nie będę miał takiego jednodniowego opóźnienia do Marcina na przykład. W stosunku do Marcina, tylko będzie dziś nagrywane, jutro rano puszczane. Czyli dziś nagrywane, wieczorem składane i rano puszczane. Na bieżąco. Bo tu był faktycznie jeden dzień obsuwy, bo z tydzień temu udało mi się dwa odcinki jednego dnia nagrać i no i tak się to zrobiło, nie? Ale w miarę jesteśmy na bieżąco. Dajcie suba, bo już blisko mamy 100 tysięcy. Blisko 90 tysięcy, ale później to już będzie prosto. Zapraszam na odcinki archiwalne, na shortsy, na live'y i odcinki bieżące. Dobra, ja sobie teraz napiję się kawki i zjem sobie mango. Pozdrawiam, cześć. For you.